Drodzy Państwo, witam Was serdecznie na moim kolejnym filmie. Dzisiejszy odcinek będzie takim odcinkiem pilotażowym, ponieważ chcę zacząć nową serię coolerów na procesor. Także będą one testowane na nowej podstawce. Jak większość pewnie z Was wie, z moich filmów oczywiście zmieniłem podstawkę na Intela 1150, czyli mamy procesor Haswell 4670K i płytę główną Gigabyte Z87XOC. Oczywiście procesor będzie podkręcony na wartość 4,5 GHz z napięciem 1,248V. Także na takich ustawieniach będę testował oczywiście wszystkie coolery. Jeżeli chodzi o samą metodologię, jaką będę testował, oczywiście użyję tego samego programu, czyli Prime 95. Dlaczego Prime 95, a nie Intel Burn Test? Dlatego, że Prime 95 da nam podobne temperatury bardzo jak w czasie użytkowania codziennego, czyli podczas grania, obróbki wideo czy renderowania. Dlatego używam tego programu, a nie Intel Burn Testa, który wygrzewa procesor o wiele bardziej i takich temperatur tak naprawdę na co dzień nie uzyskamy. Ja podeprę się tutaj taką małą ściągą, żebym czego nie pominął. Słuchajcie, będę mierzył temperatury programem RealTemp, a jeżeli chodzi o obroty wentylatorów, będzie to EasyTune, czyli program wbudowany tutaj, znaczy nie wbudowany, ale dołączony do płyty. Także tym programem będę sobie mierzył obroty wentylatorów. Nie będę używał tutaj, słuchajcie, HW monitor, tak powinienem powiedzieć, ponieważ problem jest taki, że nie wiem dlaczego, ale nie wykrywa w ogóle obrotów wentylatorów na płycie, także nie ma sensu, żeby używać tego programu. Dalej, jeżeli chodzi o pomiar decybeli, oczywiście będę cały czas mierzył decybele w czasie spoczynku i pod obciążeniem, natomiast nie będę mierzył tutaj poziomu tła, jak niektórzy tutaj chcieli, żeby mierzyć poziom tła. Słuchajcie, robiłem takie testy i poziom tła, samego tła plus tło z wentylatorem obracającym się w czasie spoczynku, czy dwoma wentylatorami, naprawdę wolno obracającymi się, nie ma wielkich różnic, nie ma sensu, żeby tutaj to rozgraniczać i będę robił tylko takie dwa pomiary, czyli tło plus cooler w spoczynku i tło plus cooler pod obciążeniem. Dalej, jeżeli chodzi o obroty wentylatora, również nie będę bawił się tutaj w różne ustawienia obrotów wentylatorów, nie ma to sensu moim zdaniem. Testy będą bardziej wiarygodne, jeżeli ustawię takie samo ustawienia dla wszystkich coolerów, czyli będę ustawiał na płycie głównej ustawienia standard dla wentylatorów na procesor i w tym momencie każdy wentylator, tak jak płyta ustawi ich obroty, tak będą się obracały. I to będzie moim zdaniem bardziej miarodajne i bardziej czytelne nawet na wykresach. Dalej. Jeżeli chodzi o testy moje na przeprowadzane coolerów na otwartym testbenchu, było wiele tutaj zastrzeżeń, że te testy są nieprawidłowe i niemiarodajne. Słuchajcie, nie wiem dlaczego tak niektórzy twierdzą, ponieważ ja zawsze podaję temperaturę otoczenia, czyli wyliczam temperatury delta i te temperatury jak najbardziej są miarodajne, także nie widzę tutaj problemu. Mało tego, masa nawet profesjonalnych testerów testuje dokładnie w ten sam sposób co ja, także nie widzę tutaj żadnych uchybień. Oczywiście weźcie pod uwagę to, że testując w obudowie, czy wy używając te coolery w obudowie, uzyskacie troszkę większe temperatury w zależności od tego, jaka obudowa, jaki przepływ powietrza w obudowie, o te 2-4 stopnie nawet, ponieważ tam będzie ograniczony przepływ powietrza, także jest to normalną rzeczą. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj moje testy, z pewnością one są bardzo wiarygodne. I ostatnia rzecz, słuchajcie, jest to zdjęcie IHS-a, czyli tej tak zwanej czapki z procesora. Były pytania, wiele pytań takich padało, czy będę to robił. Słuchajcie, nie będę robił z prostego bardzo powodu. Dlatego, że 99,9% użytkowników tak czy inaczej nie zdejmie IHS-a z procesora. Będzie się bało utraty gwarancji, będzie się bało ewentualnego uszkodzenia procesora. Także będą używali procesor tak, jakby wyszedł on z fabryki. Także wsadzą go na płytę, zainstalują cooler, podkręcą i będą chcieli wiedzieć, jakie mają temperatury. Także moje testy będą pokazywały takie temperatury, jakie jesteśmy w stanie osiągnąć na danym coolerze bez żadnych modyfikacji, jeżeli chodzi o sam procesor, czyli o zdejmowanie IHS-a. Także chyba wszystko, co chciałem, to poruszyłem. Także na pierwszy ogień pójdzie w następnym filmiku ProLimatec Genesis Black i ten cooler będziemy testowali. Porównamy sobie to do temperatur osiągniętych na procesor 2500K na Sandy Bridge'u. Zobaczymy, jak wypadnie. I to tyle ode mnie na dzisiaj. Ja Wam bardzo dziękuję, pozdrawiam i do kolejnego razu.